Witam was w momencie mojego życia, na który czekałam chyba od dziecka, odkąd skończyłam ostatnią grę o Harrym Potterze i wiedziałam, że już następnych nie będzie. Albo naprawdę trzeba na taki remake gry czekać naprawdę bardzo dużo czasu. Dzisiaj, moi drodzy, mamy to. Jest 7 lutego. Oho! Jest godzina 13:30. Za niecałe 6 godzin będę mogła wreszcie uruchomić Hogwarts, czyli grę w uniwersum Harry'ego Pottera, w świecie Harry'ego Pottera. I ja jestem niesamowicie przeszczęśliwa, że mogę to zrobić. Kupiłam tą wersję deluxe, dlatego będę mogła zagrać w nią dzisiaj. I już rano ją ściągnęłam, bo Steam powiedział: hej, możesz już ściągnąć grę. 70 giga ta gra ma, więc dosyć dużo. Czeka na komputerze na godzinę 19, aż będę mogła uruchomić grę i przeżyjemy wspólnie tą chwilę. I teraz mamy ten czas, żeby żyć w tym świecie Harry'ego Pottera. Jak już widzicie, ja też mam cały czas merch Harry'ego Pottera i wszystkie rzeczy. I ja wiem, że jest bardzo dużo niektórych kontrowersji z tą grą, ale nikt mi nie popsuje tego uczucia, tej radości, tej miłości do tego świata. Ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Stwierdziłam, żeby sobie urozmaicić ten dzień i jeszcze bardziej się nahypować na tą grę, bo specjalnie ja nic nie oglądam. Nie oglądałam żadnych trailerów, żadnych pokazów. Nic nie oglądałam, tylko po to, żeby przeżyć tą historię ze sobą. Oczywiście moją przygodę będę nagrywać i będę ją rzucała na mój nowy, inny kanał. W sensie on już jest stary, ale na nim będzie tak jakby gry, które będę nagrywać i będę tam je publikować. Więc jeżeli chcecie ze mną przeżyć tą historię, a tam już na pewno jest już parę odcinków, jak wy oglądacie ten film w niedzielę, to, moi drodzy, no nie, to jest najlepszy dzień na świecie. I postanowiłam, że dzisiaj sobie ten dzień urozmaicimy tym, że zrobimy sobie rewatch Harry'ego Pottera, mimo że ja oglądam go co chwila, to i tak obejrzymy go jeszcze raz i obejrzymy tyle, ile damy radę przed 19. Dodatkowo pójdziemy zaraz do sklepu i kupimy babeczki i te babeczki będziemy ozdabiać, żeby osłodzić sobie życie i zobaczycie, co z tymi babeczkami będziemy robić. Do godziny 19 już będziemy mogli uruchomić Harry'ego Pottera. Harry'ego Pottera, no to nie jest Harry Potter, tylko gra osadzona w świecie Harry'ego Pottera. Bardzo bym chciała, żeby to studio, czy jakiekolwiek inne studio, które już się podjęło tematyki właśnie Hogwartu, czarodziejów i tak dalej, czyli świata wytworzonego, wykreowanego przez Rowling, chciałabym, żeby właśnie zrobili te remake'i Harry'ego Pottera. Ta gra się sprzedała w bardzo dużych ilościach, bo każdy jest spragniony tego, ci oczywiście czarodzieje i czarodziejki są spragnieni świata Harry'ego Pottera, w tym też ja, więc ja się już nie mogę doczekać! Jak widzieliście, polazłam i wróciłam i zakupiłam babeczki. To nie są najzdrowsze babeczki na świecie, ale będę je robić sama. I jak je zrobimy, to uwaga, uwaga, będziemy je dekorować w Harry Potterowy styl, czyli jakaś insygnia śmierci, może ją narysujemy, może dam radę. To będę pierwszy raz kimś takim. I co kupiłam? Uwaga, zakupiłam białe i czarne patyczki. Wydaje mi się, że jest z git i będzie fajnie wyglądało. Pisak, którym będę właśnie pisać i ozdabiać te nasze babeczki. I najważniejsze w sumie, żeby było jakby tło piękne do tych babeczek. Jeszcze włączę playlistę z Harry'ego Pottera z gry, uwaga, z gry, bo ja ostatnio jestem też zakochana w playliście z gier Harry'ego Pottera, bo to mi przypomina to, ta nostalgia taka, uj. Mam nadzieję, że tam będą jakieś takie typowe, dziwne zagadki i będzie czasami można podejść do jakiejś ściany i powiedzieć Alhambra! O kurde, mam tak kupić. Jesteście świadkami przy jego bufetu. Leoś już jest szczęśliwy, tak? O mój Boże! Narysowali serduszko! Ta-ta-ta! Kochamy pieski! O mój Boże, to jest torba! No, mi się przyda. Minęło już trochę czasu, przyznaję. Ale jak widzieliście, zrobiłam babeczki, które teraz się studzą aktualnie i w międzyczasie stwierdziłam, że zrobię obiad i na obiad są fryty. I to, moi drodzy, jest sos czosnkowy i jeżeli nigdy nie jedliście frytek z sosem czosnkowym,
to wy nie znacie życia. Uwielbiam i kocham ludzi, którzy stworzyli HBO. I trzeba Bogu dziękować, że ci ludzie powstali, ponieważ dzięki HBO mogę oglądać sobie na komputerze Harry'ego Pottera, co teraz właśnie zrobimy. Uwaga! Podczas jedzenia będzie oglądane. Let's go! Yeah! Ja już najedzona i szczęśliwa. Teraz będę ogarniać te babeczki. Wziąłam ten lukier. O, nożyczek zapomniałam. Podgrzałam już ten lukier. Jest płynny. Otwórzmy go. Będę pierwszy raz robić takie rzeczy w życiu w ogóle moim. Ale to śmierdzi. Takim lekarstwem się kiedyś brało na kaszę. Zobaczymy, czy ja wszystkich nie potruję i siebie w międzyczasie też. Fak, 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 fak. A, i jak się zastanawiacie, dlaczego te babeczki są takie płaskie, to na TikToku widziałam life hack, że trzeba je, jak są takie ciepłe jeszcze, to szklanką przygnieść. Pisak, czy on też musi być w wodzie? Tak! I muszę tam iść i go... No zaraz. No i teraz jest on miękki! No, ja nigdy tego nie robiłam, wybaczcie mi, to jest mój first time. Najpierw zrobimy znak insygnii na babeczkach, a później jakąś błyskawicę, to damy radę. O! Jee, leci coś! Jakie to trudne. Myślałam, że to jest o wiele łatwiejsze. Ja tego nie zrobię na każdej. Ta jedna to będzie za dużo już. Ja pierdzielę. Trójkąt wyszedł pięknie. No nie idzie. Ja to w głowie miałam wizualizację piękną. No to tragedia. Nie wyjdzie ta błyskawica. Bardzo ładnie wyszły wszystkie te babeczki. To wyszło najlepiej. To jest, proszę państwa, insygnia śmierci. Tu miała być błyskawica. Reszty nie chcę podnosić, a te są najładniejsze, bo są bez niczego. Magiczne rzeczy. Wyszło jak zawsze. Powiem wam szczerze, że jestem sobą naprawdę zawiedziona. Ta insygnia jakoś wyszła. Sprawdźmy, czy w ogóle się dobrze zrobiło. Jakkolwiek. Nie będę was okłamywać, ale jest chujowe. Aby się spodziewał. Jak wrócę ze spaceru, a jest 16, to będziemy jeszcze bliżej naszej godziny chwały, czyli 19, w której będziemy mogli już zacząć grać. Ja wam nagram moją rozgrywkę. Moi mili kochani czardzieje, została godzina do tej gry, że mogę ją odpalić. Ja wiem, jestem jak psychopatka, ale ja... I can't wait. Po prostu nie. I mam problem z wyborem domu, bo tak wewnętrznie zastanawiam. Mówię, okej, kiedyś robiłam testy na takich stronach Potterhead i tak dalej i wyszło mi, że ja jestem w Gryffindorze. Czuję się jako taki gryfon, jednakże przemawia do mnie też troszeczkę Ravenclaw. Zastanawiam się, czy teraz nie powinniśmy zrobić chociaż takiego mini testu, który by nam powiedział, w jakim domu Hogwarcie jestem, bo wiem, że ja w tej grze będę sobie mogła wybrać dom, albo Tiara mi wybierze, albo ja wybiorę sobie ten dom i zobaczycie to oczywiście jeszcze w tym vlogu, w jakim domu jestem. Tak sobie pomyślałam, żeby teraz zrobić ten szybki test na Pottermore. Ja tak nie mogę się doczekać. Już jest 3 godzina. O, to jest po polskiemu. Okej. To chyba już. Halo? O-o. No i co, nic? Tak będzie się kręciło? Aha. Super. Chyba nie wie. Chyba jestem tym trudnym ewenementem, że on nie wie. Nic nie wyszło? No. No to w takim razie, skoro nic nie wyszło, to pisane mi jest bycie w Gryffindorze. Tyle. Ja wam nie pokazywałam, co mam w magicznej szufladzie, mianowicie ten spad do PlayStation 5, którego ja jeszcze nie mam, ale będę miała, bo sobie kupię, ale tym padem będziemy właśnie grać. Ja ogólnie jestem padowcem i wolę w gry grać na padzie, niż mam grać na klawiaturze, no chyba, że to jest jakaś strzelanka czy coś, no to wtedy gram na padzie, a znaczy na klawiaturze. Jedyny Apex to jest jedyna taka gra, w której gram na klawiaturze i myszce, a tak to wszystko, co jest możliwe, gram na padzie. Jeszcze on jest tak wygodny i taki piękny. I on działa bezprzewodowo z komputerem, jak macie Bluetooth. Cudowny, cudowny. Mamy, moi drodzy, 19 i ciekawa jestem, czy mnie okłamali. Uwaga! Oh yeah! Rozpakowywanie! Będzie granko! Tak, 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 tak.
70... Widzicie, ile ta gra waży? To jest tragedia. Oszukali mnie, bo była to niby ta pseudoaktualizacja i nadal nie mogę grać, ale my zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Rzeczy, które znajduje się w tej szafie. Wiecie, co to jest? To jest szata, którą właśnie teraz sobie ubierzemy. I szata z Gryffindoru. Teraz mogę grać jako prawdziwy gryfon. To jest moja gryfońska szata. Nie, no to jest sztos! To jest moja postać. Ej, jak myślicie, Włośnica widzi te testrale? Czy nie? Your one works improving with every cast. To end up here. Come. To Hog Express. Oh. Ta 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 ta. Nareszcie. Okej, tutaj już od razu widać, że gra nas stawia w pytaniu, w jakim domu chcemy być. I odwaga to pewnie Gryffindor, ciekawość to Ravenclaw, lojalność to Hufflepuff i ambicja to Slytherin. Więc my powiemy, że chcemy odwagę. Sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone. Perhaps you belong in Gryffindor. It's true. Akceptuję to. You may enter. No, dziękuję. Mogę popatrzeć z środku? Okej, okay, jestem już po moich pierwszych wrażeniach z Hogwartu. Powiem wam, że... No ciekawe. Fajnie się zapowiada, fajna giera. Zobaczymy. Na razie ograłam dopiero pierwszą godzinę, no może dwie grałam. Jest na razie ok, bo zwiedzam Hogwart i są dużo zagadek. Niektóre rzeczy są jakby powiązane ze sobą i niektóre widzę, że też są jakieś skrzynki, które były kiedyś w tych pierwszych Harry Potterach do otwarcia przez Alohomore. Jeżeli chcecie oglądać i śledzić ze mną historię właśnie, co, jak, gdzie, jak dalej to idzie, to zapraszam was na mój drugi kanał, który macie oczywiście podlinkowany też w opisie. I tam możemy razem przeżywać historię z Hogwartu. I nie tylko ją, ponieważ tam planuję też inne publikacje. Więc Kamila, influencer na cały etat, a nawet trzy. Trzeci etat i czwarty zobaczycie później.